Najważniejsze, oczywiście, trzy punkty zostali w domu. Wygraliśmy, ale to nie był taki łatwy mecz, bo ciężko weszliśmy w ten mecz i pierwsza połowa szła jak po grundzie i nie wiem, albo zbyt chłopacy chcieli, albo jakoś tak zbyt nerwowo było to wszystko. Porozmawialiśmy w szatni, wszystko wyjaśniliśmy, no i druga połowa już wyglądała tak, jak musi wyglądać cały mecz. Ale najważniejsze, jeszcze raz powtarzam, że zdobyliśmy te trzy punkty, bo naprawdę ciężki mecz, mocny przeciwnik i chłopacy pokazali jeszcze raz, że oni potrafią grać. Także wszystkim kibicom naszym dziękuję za to, że przychodzą nas wspierają. To naprawdę nasz ósmy zawodnik, który ciągnie nas do przodu i dzisiaj to jeszcze raz udowodnili. Dziękuję wszystkim. Na początku gratulacje dla przeciwnika. Pierwsza połowa w naszym wykonaniu była pozytywna i dobrze przebiegała pod nasze dyktando. Dużo rzeczy funkcjonowało. Dobrze staliśmy w obronie, do tego pomagał nam Łukasz Zakreta w bramce, więc mieliśmy dużo szans jakby przełożenia tego z przodu, wykorzystania złego momentami ustawienia przeciwnika, a również w samym ataku pozycyjnym wykorzystywaliśmy słabe strony przeciwnika i byliśmy również w dużej części tej pierwszej połowy skuteczni, gdzie zamienialiśmy to na bramki i mogliśmy odskoczyć przeciwnikowi na kilka bramek. Oczywiście nie zabrakło pewnych rzutów, gdzie mieliśmy stuprocentowe sytuacje, gdzie bramkarz nasz obronił, gdzie powinniśmy więcej i bardziej odskakiwać przeciwnikowi. Nie zrobiliśmy tego. W drugiej połowie zdecydowanie lepsza postawa bramkarza z Głogowa, gdzie te sytuacje stuprocentowe i również jak i w pierwszej połowie momentami nie wykorzystywaliśmy, nie mogliśmy jakby robić tej przewagi sobie bramkowej, tylko przeciwnik wykorzystywał momentami naszą złe zachowania w obronie i wykorzystywał to zdobywaniem bramek. Mieliśmy troszkę też większe problemy w ataku pozycyjnym. Trochę zagraliśmy nie na takim tempie jak choćby w pierwszej połowie, gdzie pozwalaliśmy swobodnie jakby przekazywać sobie przeciwnikowi, który czy tam zawodnikowi, którzy stali w obronie i rozczytywać nas, czy my za mało agresywnie po prostu szliśmy w stronę bramki. Dlatego też tak się stało, gdzie te sytuacje mieliśmy, to nie kończyliśmy bramką, a kara była taka, że przeciwnik wykorzystywał to, dlatego nam odjeżdżał. Tak jak już trener powiedział, bardzo zła pierwsza połowa w naszym wykonaniu, dużo błędów własnych, za mało, myślę, takiej agresji w obronie i za mało ruchu w ataku, ale na szczęście w drugiej połowie się obudziliśmy, zaczęliśmy grać na swoim poziomie, w ataku już to dużo lepiej, ta piłka chodziła dużo szybciej i udało nam się wyjść na prowadzenie, po tym już nie podaliśmy ręki przeciwnikowi i dokończyliśmy to, co musieliśmy zrobić. No to tak, no to jeżeli chodzi o pierwszą połowę, to na pewno bardzo dobra gra w naszym wykonaniu. Stwarzaliśmy sobie bardzo dużo sytuacji, graliśmy bardzo dobrze w obronie. Niestety, tak jak od początku sezonu można zauważyć, mamy problem ze skutecznością, bo te sytuacje są, tylko nie potrafimy ich sfinalizować. Dlatego uważam, że w pierwszej połowie mogliśmy zamknąć ten mecz. Niestety się nie udało. Weszliśmy na drugą połowę. Gdzieś stanęliśmy niestety. Myślę, że powinniśmy grać troszeczkę szybciej. I jak wszyscy dobrze wiemy, mecz nie trwa 30 minut, tylko trwa 60 minut, dlatego to zaangażowanie i to skupienie powinno trwać do końca meczu, a nie tylko pierwszą połowę. Możemy mieć pretensje tylko do siebie. Gratulacje dla zespołu z Głogowa, bo naprawdę w drugiej połowie stali bardzo dobrze w obronie. A my musimy się skupić teraz na sobie,
wziąć to, co jest dobre z tego meczu i skupić się na kolejnych meczach.